Siema wszystkim, z tej strony Noris i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin i kontynuujemy przygodę naszego Geralta. Otóż doszedłem do wniosku, jak można jeszcze spróbować wykonać to zadanie. Odnalazłem sposób, właśnie tam idziemy. Otóż istnieje taka osoba jak płatnerz zakonny. On powinien dla nas wykonać odpowiedni przyrząd w postaci pręta. A więc słuchajcie, no co tu dużo gadać, no lecimy, nie? Płatnerz zakonny. Czy to nie o tobie opowiadał Siegfried? Masz na myśli zakonnika z kanałów? A niech mnie, to ty! Siegfried od dawna planował uporać się z Kuroliszkiem. Słyszałem, że walka była ciężka. Nie ma o czym mówić, młody był i szybko padł. Z czym przychodzisz? Okej. Potrafisz wykonać odgromnik? Co takiego? Długi metalowy pręt. Trzeba było tak od razu. Ale pomyliłeś adresy. Ja jestem miecznikiem, a na dodatek poświęcam cały mój czas pracy dla zakonu. A jeśli wraz z zamówieniem złożę na twoje ręce datek na działalność zakonu? Powiedzmy 70 orenów? Niech będzie. Wróć później. Nie mogę się za to zabrać teraz. Okej, no luz, nie? Spoko, spoko, spoko. Litości. Proponuję zrobić tak. Cię tłucze, a ty nic? A co mam zrobić? Silniejszy jest. Patelnią mu raz, dwa przegrzmocisz i zara inaczej będzie gadał. Jesteś kobietą, miej swoją godność do diabła. A wiesz co? Masz rację. Już ja mu pokażę. Szykuje się niezła bitka z tego, co widzę. Dobra, już. Wróciłem później. Wróć później. Teraz jestem zajęty. Drzwi do posterunku. Dobra, wyjdźmy stąd teraz. Może tak to zadziała, nie wiem. Miejmy taką nadzieję. A ten biedny chłopiec dalej za mną się szwenda. O, tak. Chodzi? Przygotowałeś metalowy pręt? Tak, jest gotowy. Metalowy pręt? Dla ciebie to będzie za trudno, odgromnik, nie? Także proszę. Proszę, 70 orenów. Dzięki! Wykorzystam je na zbożny cel! Jest, odgromnik! Fuck yeah! Fuck yeah! Fuck yeah! Dokładnie. Dokładnie. Mamy to. Kochani. Dziwny jest. Dziwny jest ten świat. Dobra, lecimy, kochani, do tego golema. W końcu mam odgromnik. Yeah, I feel this power. Dobra, obczajmy to. Naprawdę przyszedłeś mi obwąchać taki kawał. Co? Dziwka może portowa. Ci się nie podobam? Nie. Mam uraz do rudych. Bez tych. Bez żadnych tematu. Poruszania tematu. Przewoźnik, panie, chodź pan tutaj. Gdzie pan zapitalasz? Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Elo. 3210. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Okej, masz piątaka i jedziemy. Jesteś gotowy? Tak. Płyńmy na bagna. Ciekawe, czy znowu będzie ta scenka, że będzie na pewno nas, coś będzie nas obserwowało. Strasznie mnie to ciekawi. Nie, taka dupa. Kabum. Okej, lecimy przed siebie. A! Ała. Las na bagnach. A nie, jest scenka. I pada deszcz. No, sporo widzę.
każdym razem będzie ta sama scenka. Okej. Okay. Lecimy. W poprzednim odcinku tu byliśmy, ale... Nie nowy klient. Cały czas ten sam stary klient. Dziadek. Ceglarz. Dobra. Let's see what do we have here. Guide druidów. Okej. Okay. Czyli musimy się teraz udać do guide druidów. Przypomnijmy, że... Dobra. This way. Zrobimy to w ten sposób. Wspaniała! To mi się podoba. Wspaniała ulewa. Dobra, zapamięć! Patrząc po ostatnim odcinku, to... Fuck, się przestraszyłem. Ja pierdzielę. Kto? Już te cfele. Zatopione. Co mnie trujesz już? Dobra, powinienem zmienić ten styl, ale... Masz problem. Nie chcę z tamtymi... ćwokami, ale już skoro tutaj jest ten ćwok, to... A, panie. Łykaj jaskółkę. No nie wierzę po prostu, że tak mnie klepią. Co za mną też jest ten kwiatek? W dupie z nimi. I do tego lema. Znaczy do tego całego gaju druidów. Dobra, skoro tu jest ołtarz, to znaczy, że tu byliśmy. Okej. Okay. Luz. Ale nie, oczywiście. Będą nas jeszcze gonić. Skurczybyki. Nie, ja po prostu powybijam kiedyś. Nawet myślę, że moglibyśmy zrobić taki odcinek, że po prostu przejdziemy się, powybijamy. What the hell? Dobra, ja idę tam. W pewnym momencie możemy zrobić coś takiego, że pochodzimy, powybijamy, żeby sobie podekspić, nie? Fajna zabawka będzie. Zabawa będzie, nie? Tak mi się wydaje. Słucham cię, wędrowcze. O! Skoro jesteście druidami, to umiecie panować nad siłami natury, to prawda? Nieprawda. Nie rozkazujemy naturze. Raczej stosujemy się do jej nakazów i żyjemy w narzuconym przez nią rytmie. Jak to mam rozumieć? Niemniej jednak potraficie poskramiać zwierzęta. I na przykład wywoływać burzę. Nie, to znaczy tak, ale niczego nikomu nie narzucamy. Jakby to powiedzieć... Przecież mamy burzę, słuchajcie. Potrzebna mi burza. Potężna nawałnica z błyskawicami. Potrafisz ją wywołać? Potrafię, ale jak już mówiłem... Oczywiście zapłacę. Niech to będzie dobrowolna składka na walkę z dewastacją środowiska, zagrożone gatunki i łapówki dla królewskich gajowych. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. To za dużo. Wszystko drożeje, a żyć trzeba, jak mawiała znajoma czarodziejka. Wrócę, gdy zmienisz zdanie. Okej, słuchajcie. Dobra, dajmy mu te 500. Mamy na razie. Skoro je... Mamy tego od zarąbania. Zgoda. Niech będzie 500. Przyjdź, kiedy będziesz gotowy. Oto 500 orenów. Czekam na moją burzę. Masz ją taka teraz, burza, ale okej. Okay. Nie w kij pierdział. Nie jestem jakimś cholernym magiem, który obraża siły natury, próbując ujarzmić burzę przy pomocy swoich śmiesznych postumentów. W takim razie będę wyglądał burzowych chmur. Wiedźminie, domyślam się, co zamierzasz. Na twoim miejscu dobrze bym się przygotował.
Nałykał się tych waszych eliksirów. Będą ci potrzebne. Wiedźmin bez eliksirów to jakby pół wiedźmina, druidzie. Coś w tym jest. Okej. Zapisywanie. Ile mamy tych orenów jeszcze? Dobra, trochę nam jeszcze zostało tych orenów bez problemu. Zarobimy na jakichś zadankach jeszcze. Dowiedzimy, jak się wrócimy i oddamy te wszystkie skóry, nie skóry, te inne pierdoły jeszcze powykonujemy. Nie dzyń mi teraz nał. Golem. Okej. Mate. Gromnik. Drąg. Okej, let's see. Nie zapisałem gry. Ja pier... Jaki debil. A nie, zapisałem czy nie zapisałem? Zapisałem, nie pamiętam. No dobra, co się teraz stanie? Wyciszmy. What the fuck? Nie tak mnie, tamten drugi, tamten drugi, tamten drugi. Dobra, ciul z tym. Dawaj go. Ale to wielkie bydle jest. Dobra, mamy jaskółkę jedną. Ale nie, czekajcie. Dobra. Mówili mi coś o tym. Czytałem. Dobrze. Tak to działa. Pierdykło go. W końcu. Ale twardy ten skubaniec jest. Ale my po jednym jak mi jedziemy, to ja się nie dziwię. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Dobra, jest. Klepiemy, klepiemy, chodź. Wow. Tak wysoko w wiesiu skaczesz? Dobra. Dobra, tak, 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 dawaj, 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 dawaj. Okej, chodź. No chodź, come on, come on, come on. Ładna muza nam przygrywa. No, 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 jestem pod wrażeniem. Koniec szmaciarzu. Jest Sephira. Ja! Kapunc! A więc słuchajcie. Zadanka. To mamy zrobione. Tajemnicza wieża. Pokaż na mapie. Co to jest? Przystań. Okej, okay, czyli dupimy teraz do przystani, tak? Mhm. Bardzo, bardzo ciekawe. Jednakże muszę się skupić. Fucking shit. How much? Motherfuckers. Dobra. Ta już na skuśkę. What the hell? Dobra. Jak kwiatek to wyższa sprawa. Ważniejsza znaczy się. Wklepią mnie! Kurna mać! Gdzie miałem save'a? Ja się pytam, gdzie był save? Jeśli przed walką z golemem, to wczytujemy i... I zaraz do was wrócę, nie? Zawsze, zawsze coś się stanie, zawsze musi się coś stać, zawsze mnie wklepią w momencie, kiedy nie mam save'a.
Just clap, 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 clap. No fucking way! Dobra, kochani, ja zaraz do was wracam. Okej, słuchajcie, wygrałem pomyślnie z naszym kochanym golemem. Po raz kolejny, raz mi trzasnął tam piorun, ale to pominę. Co jeszcze? Oczywiście skleroza, lecę w drugim kierunku, bo przecież skleroza tak chciała, że skleroza zapomniała oddać listu od Vivaldiego. Także na szybko jeszcze się tam bujniemy, posłuchamy, co tam oni mają do powiedzenia naszemu Geraltowi. A co więcej, to potem wracamy już chyba do Wyzimy, z tego co widzę. Bo mamy obrać kurs na przewoźnika, czyli no nie widzę niczego więcej, jak po prostu się tam udać. Tak zielono. To fajnie, fajnie, fajnie. Grubo, koleżanko. Przepraszam, gdzie jest ten delikwent? O, mamy wilki. Bardzo fajnie. Dobra. Padł. Okej, myślę, że w porządku załatwione. Druid, starszy druid. Dobra, chodźmy do starszego druida. Słuch? Nigdzie nie mogę znaleźć jej wina. Co się z nim stało? O. Odszedł stąd niedawno do innych elfów zamieszkujących na bagnach. Gdzie go znajdę? Musisz poszukać, ja tam nie bywam. Dobra, rozumiem. Czyli przy okazji na wagę złota wskaż. Ja pierdykam. I dymaj teraz taki kawał. Spoko. Wiecie co, save'a zrobię. Za pamięci. I weź dymaj teraz taki kawał. No to jestem pod kurde w takim wrażeniu, że hej! Ile za ile coś wyskoczy na mnie? Biorę już to. Nie! Tylko nie te chaszcze. W dupę. Topielce. A topielce nie lubimy. Dobra. Żyjemy. Tam jest topielec. Utopiec, okej. Okay. Obejdziemy to jakoś. Obejdziemy to. Geralt, mówię ci, że nie obejdziemy tak według ciebie. No dobra. Staram się ciebie zrozumieć. Aczkolwiek nie potrafię. Dobra. Z tym sobie to poradzimy bez problemu. Delikwentem. Mamy tu masę topielców, z tego co widzę. Wieża maga? What the fuck? Dobra. Pięknie. Bajeczka. Okej, słuchajcie, lecimy. Jeśli to jest ta wieża maga. To rozumiem, że za nią jest to wszystko, dobra. Prawiejemy. Okej, tego sobie utopca zdejmiemy w ten sposób. Benz. Aha, grupówka, okej. Dobra, padł. Jeszcze jeden. Więcej tego główna matka nie miała. A przynajmniej mamy obelisk jakiś. Dobra. Sefira połączyła się z obeliskiem.
widać, stare zaklęcia wciąż działają. Dobrze, zapiszmy sobie prawidłowo. Przepraszam, daleka? Wciul. Odpowiedź brzmi wciul. Dobra, teraz tego. Podacza. Ajajaj, dobra. Prawie nas... Chociaż nie, trafił nas tym swoim... tą swoją trucizną. O kurde, niedobrze. Szybko zobaczmy, czy mamy jakąś jaskółkę. Napój w butelce. No, nie za bardzo. Mewa. Nie mamy. O fuck. Dobra, czekajcie. Dobra. W ten sposób. Okej, padł. Dobra. Słuchajcie, jak już tutaj jesteśmy, weźmy sobie... Co? Regeneracja, no dobra, weźmy sobie jeszcze może coś, jeśli możemy. Chleb. Ile? Idziemy. Ale bym chciał, żeby można było coś u tych elfów kupić. O Boże. Znając życie, to tyle wyjdzie z tych moich interesów, że... będą mnie zaraz zbierać. Ciało. Nie za fery. Nie. Drzwi. Okej, wejdźmy do tej starej chaty. Na szczęście sejwik jest, no to tam wiecie. Pół biedy. Zjedzmy ile można. Udziec barani, okej. Ile to tam? Weźmy sobie jeszcze jednego. Dobra, jakoś sobie powinniśmy odnowić nasze zdrowie. I lecimy dalej. Nie mogę zeskoczyć. Nie bardzo, co? Szkoda. Chyba pragnąłbym. Pierdykam się, przestraszyłem. Tego Gunwa. Sephira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Ała! Dobra. Mamy sejwa w domu. No nic. Musimy coś sprzedać, bo inaczej to po prostu nie wyrobimy. Dobra. Okej, jeszcze sobie strzelimy to wieprzowinkę. Okej, jeszcze może coś. Skoro już tak łykamy wszystko po kolei, to weźmy sobie jeszcze to. Jeszcze jedno. Aha, no dobra. Kredens.
Nie śpię, bo trzymam kredens. Chleb z szynką. Okej, okay, łykaj. Dobra, tyle mamy z regeneracji. Dobra, może coś z tego wyjdzie. Nie obiecuję, ale bardzo bym chciał. Że też, kurde, ten elf nie może po prostu... Chociaż czekajcie, gdzie ja w tym momencie jestem? Nie, nie ma sensu się... nie ma sensu teraz zawracać. Jesteśmy już w miarę blisko. Lecimy na pałę. Przebiegamy to. Pielce nie wybaczają. No, 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 no. Kurna mać. Nie wierzę w to, nie wierzę w to. On mówi klikaj, bi... nie, 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 nie. Wczytaj to. Wczytaj to i mnie nawet nie denerwuj. Don't even denerwuj mnie, okej? Okay? Mate. Top, top secret, do not touch. Wypierdzielaj! Mogę go inni walnąć, ale... zapomniałem, że mam zaznaczone guarda. Okej. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Nie. Powiedziałem nie. Jasno spadam. Zwiadowca z Coyatel, okej. Jasna dupa! Jasna dupa. Jasna dupa. My kiedyś przyjdziemy, to jak będziemy silniejsi. Ewidentnie przyjdziemy na te bagny i to wszystko wybijemy. Przecież tego ekspa to będzie potąd. Ponad miarę, ponad normę. Wszelaką. Ale dobra. Dupa z tym. Lecimy. Na pałę. Nie chcecie. Sefira połączyła się z obeliskiem. Nie chcecie. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Gonią mnie? Gonią. To oczywiście. To też wychodzi spod ziemi. Spoko. No to muszę wam powiedzieć, że grubo, grubo wy tu macie na tym. Na tym bagnie. Tłuczcie się z tym. Mi się naprawdę nie chce. Chcę znaleźć mojego... Muszę przemyśleć kilka spraw. No, oczywiście, sorry, spoko, nie ma problemu. Zapiszę, zapiszę, póki mogę. Póki jeszcze mnie nic tutaj nie zabiło. Kto, kim ty jesteś? A. Tłuczcie się z tym. Jest, kolega, jest, 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 jest. A, Wiedźmin. Widzę, że nie próżnowałeś. Obóz szkoleniowy? Aby skutecznie prowadzić walkę, musimy trenować. Naprawdę myślisz, że ta garstka może cokolwiek zwojować? Czy garstka kamieni może zmienić się w potężną lawinę? Czy miasto może spłonąć od pojedynczej iskry? Obaj znamy odpowiedź. Cóż... Tak? Mam odpowiedź Vivaldiego. Skoro wysłał wiadomość, ma dla mnie słowa, a nie pieniądze. Przypuszczałem, że tak będzie.
Czyli przyszedłem niepotrzebnie? Wręcz przeciwnie, Wiedźminie. Vivaldi nie chce lub nie może nam pomóc. To bardzo istotna informacja. Wspomniał coś o przyczynach swojej decyzji? Powiedzmy to. Vivaldi jest bankrutem. Interesujące. Bank ma się dobrze, a Vivaldi jest bankrutem. Dziękuję, Geralt. Właśnie wpadłem na pewien pomysł. Bo coś chyba było, z tego co kojarzę. Zapiszmy grę, zmieńmy zadanie bardzo powoli, tak żeby wszystko było jak najlepiej. Tajemnicza wieża. Ten wracaj tutaj. Pierdykam. No, mogę przy... Pytam, czy mogę przejść. Chcę przy... Chciałbym... Bardzo bym chciał... Spuszczę ci łono! Ja to bym chciał, panowie... Przejść, nie żebyśmy się kłócili, czy... Idę, szukam innej drogi. Nie, tutaj są krzaki, to nie przejdę. Chociaż do walki mogę... Nie mogę, nie bardzo, co? Dobra, czekajcie. O, prawidłowo. Dobra, czekajcie, zobaczmy jak Geralt podejdzie do tej sprawy. Dobrze. Chociaż mogę chwilę powalczyć z nimi. Wyśmierdzi się, nie ja. Trudno. Walę przed siebie. Dobra, teraz po prostu musimy się udać na przystań. To jest... spory kawał stąd. Spory, naprawdę spory kawałek drogi. Na tym biega szybciej. Tak, najszybciej na tym biega, także nie widzę innej opcji, jak się po prostu... zabrać za coś takiego. Tą wieżę maga na razie olejemy. Jeśli mi pozwolicie. Mam nadzieję, że nikt się nie przyczepi. Dlatego, że tak perfidnie to oleję. Bo ale w tym momencie nie pałam żadną ochotą na zwiedzanie żadnej wieży. Chcę się po prostu dostać tam, gdzie no... miałem się dostać, no... Come on. Geralt, come on. Nie rób mi tego. Nie teraz. Nie, znowu ten kwiatek. No. A, czekajcie, zrobimy taki myk. Pobiegniemy sobie tędy. Dupę. Takie nyny dostać. Takie bęcki zebrać. Już po mnie. Ewidentnie już jest po mnie. Chyba, że tu jest ślepy zaułek. Chyba, że tak pobiegniemy. Licząc na to, że na żadnego kwiatka się już nie wpatoczymy, na żadną większą ilość przeciwników. Jak tylko pójdziemy do jakiegoś alchemika, to po prostu nakupię sobie tego... Ceglarz! Kochani moi, znalazłem cywilizację.
dawno się tak nie cieszyłem z jakiegoś zielonego napisu. Przewoźnik Fangs Gat. Przewoźnik Awety. Co? Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Jesteś gotowy? Tak. Tak. Płyńmy do miasta. Oczywiście. Mam nadzieję, że ja dobrze idę. Mam tylko taką nadzieję. Aha, czyli rozumiem, że za chwilkę dowiem się, że muszę porozmawiać z Kalksteinem. Boże, ile tych zadań to jest, ile roboty. O kurde, takiego RPGa mi właśnie brakowało. Mimo, że potrafię czasami w głowie mieć taki kłębek bluzgów, to mimo to bardzo mi się ta gra podoba. Bardzo. Paskudna pogoda. No okej. Sorry, ale... chleb mnie teraz uratuje chyba. Skoro tak... Safe. Spać mi się chce. Zapamięci safe. Koniec z herbatką nawet. Dawaj, wczytuj to w wyzimę klasztorną, no panie. Dzięki. Ale będzie błoto. Co jest? Leje jak z cebra. Czekajcie, gdzie ja mam się teraz udać? Dzięki notatkom zdobyłem następną sefirę. Okej. Skoro mapa pokazuje dom detektywa, to też tutaj się wybierzmy. What the fuck? Salamandra, przepraszam. What the f... Uważaj! Aż! Dobrze, że był safe. Dobra, słuchajcie. Musimy się troszkę podleczyć przed tym. A nie, przepraszam, mamy ostatni save, autosave, w domu Raymonda. Mogę wczytać ten wcześniejszy, ale dobra, trudno. Jeżeli dobrze to rozegramy i oni są już nasi. Tylko pod warunkiem, że dobrze to rozegramy. Dobra. Już jesteś trupem. Dobra, czekajcie. Nie żyje? Okej, sorry, bo mieliśmy małe jeszcze cięcie. Po drodze. Nie można w trakcie walki, serio? To mi się w żadnym wypadku nie podoba. Dobra, wczytaj grę. Zrobimy inny myk. Tutaj. Dobra. Spróbujmy się jakoś podleczyć przed tą walką. Jeżeli się jakoś podleczymy, to
Miejmy nadzieję, że w miarę to rozegramy. Jasne, podaruję komuś rybę. Tak jest. To jest świetny pomysł. Już wiemy, co tam nas czeka. I nie wiem tylko dlaczego detektyw Raymond został zaatakowany. To bardzo jest zagadkowe. No chociaż w sumie to jest detektyw, nie? Za mało mi płacą. Może dlatego, że coś wiedział? Zaraz to obczaimy. Dobra. Ależ mnie kłuje w piersiach. A deszcz pada i pada. Dom detektywa Raymonda. Sejwik. Wszystko pod kontrolą, kochani. Wejdźmy tak. Coś tam nam się odnowiło. I już jesteś trupem. No już nie żyje, no. Jak wszystko naraz mnie uderzyło, no to ja się nie dziwię, że już nie żyje. Mam pomysł. Mam pomysł. Pod warunkiem, że to wszystko nie jest odporne na ogień. Jeżeli znak Igni tutaj zadziała, to będziemy w domu. Tylko pod warunkiem, żeby Igni zadziałało. Ja proszę. Dobra. Czekajcie. To swój koniec. Taka dupa, nie. Słabo to widzę, jeśli chodzi o znaki Igni. Chociaż możemy pokombinować. Spróbujmy ich jakoś, jeżeli nie, no to kolejny odcinek od tego zaczniemy. Ja sobie poczekam oczywiście taki czas odpowiedni, żeby po prostu się to życie zregenerowało. Wtedy wparujemy tam, zrobimy porządek, wyjaśnimy chłopaków i po prostu już będzie po sprawie, nie? Tylko po prostu robię to teraz, bo strasznie mi się nie chce tutaj na nic czekać. Nie! Jasna dupa, jasna dupa! Nie wierzę. Po prostu w to kurna nie wierzę. Na pewno ty masz dobry miecz, Wiesiu? Już tak serio ciebie pytam. Wiecie co? Za sekundkę do was wrócę. My to dzisiaj skończymy. Ale zaraz do was wrócę, niech się to wszystko odnowi, nam życie. Zaraz wracam. Okej, słuchajcie, na tyle mi się na razie udało to zrobić. Plus zaostrzyłem sobie broń. Także miejmy nadzieję, że coś to pomoże. Jeżeli nie, to mam jeszcze jedną sztuczkę w zanadrzu. Dobra, czekajcie, nie zginie, nie zginie. Okej, nie zginął nam detektyw. Bogu dzięki. Dzięki ci, Geralt, uratowałeś mi skórę. Nakryli mnie. Wiedzieli, że jestem na ich tropie. Kto? Co się stało? Salamandra. Byłem o krok od poznania tajemnicy. Mówię ci, Biały Wilku, jeden nieduży krok. Spokojnie, Raymondzie, jesteś już bezpieczny. Nie, jestem śledzony w dzień i w nocy. Muszę zmylić Salamandrę. Co zatem robimy? Ja zajmę się zmyleniem tropów. Ty przepytaj nowych podejrzanych. Kogo? Masz. Weź te notatki. Zapisałem w nich wszystkie najważniejsze tropy i podejrzanych. A ty? Co zamierzasz? Depczą mi po piętach. Muszę zniknąć. Odciągnę ich uwagę. Musisz sobie poradzić z tym śledztwem. Znajdę cię, Biały Wilku. Okej, no to ten. Na razie, nie?
Okej, weźmy to. Szczątki. Pozbierajmy sobie wszystkie nasze... Znaczy nie nasze, tylko po prostu te rzeczy, które mogłyby nam się tutaj przydać. Plaster miodu, spoko. Jedzonko. Dobra, zapiszmy grę. Czyżby okazało się, że bierzemy nie to zadanie, co trzeba? Tajemnicza wieża, przecież jest zaznaczone. Dobra, może jednak coś jest tu ukryte. Sprawdźmy na górze. Sefira, myślicie, że będzie tutaj ukryta w domu? W jego domu? Krzesiwo, szafa. Same krzesiwa. Też nie bardzo. Nie do końca widzę. Ale słuchajcie, myślę, że na dzisiaj to już skończymy. W kolejnym odcinku się za wszystko zabierzemy. Także dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Trzymajcie się, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie, hej, widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.